Panie prezesie, jesteśmy na wakacjach z Konfederacją, dlatego większość pytań będzie z lekkiego kalibru. Z pewnych źródeł słyszałam, że używa pan bardzo dużo cukru do kawy czy herbaty. Czy jest to prawda? Głównie do kawy, tak. Skoro jesteśmy na wakacjach, to zadam pytanie o to. Jeśli wakacje, to za granicą czy w Polsce? Zależy, co kto lubi. Powinno być tak, że dla każdego coś miłego, nie? I pytanie jeszcze jedno. Gdyby nie zajmował się pan polityką zawodowo, to co by pan robił? Zajmowałbym się nauką, teorią podejmowania decyzji i socjocybernetyką. I pytanie ostatnie, już nieco poważniejsze. Jeśli za pomocą czarodziejskiej różdżki mógłby pan zmienić jedną rzecz w polskim prawie, to co by to było? Wprowadzić obligatyjną zasadę, chcącemu nie dzieje się krzywda. Bardzo dziękuję. Dziękuję.